siostry, przyjaciele. Tak jak pastor powiedział wcześniej, mam na imię Emanuel, pochodzę z Bydgoszczy i stamtąd też dla was wszystkich przywożę pozdrowienia ze zboru zielonoświątkowego KDC. Dziękujemy. Mam takie imię, wydawałoby się, że mój dziadek był biskupem, tata pastorem, może nawet prezbiterem. Okazuje się, że Bóg widzi człowieka, zanim jeszcze ten przyjdzie na świat. I widzi w nim człowieka, który mógłby być chwalcą Jego imienia, mógłby być narzędziem w Jego rękach. Ja mam takie wrażenie, że Bóg mnie sobie upatrzył już od dziecka. Że Bóg, odkąd tylko pamiętam, w moim życiu był. To imię dostałem dlatego, bo moi rodzice naoglądali się bajek pod tytułem Motyl Emanuel i Makowa Panienka. I nie miało to wspólnego nic z ich znajomością Słowa Bożego, czy też no, nie byli chrześcijanami, no tata był katolikiem, ale nie, jakby no, nie był w tej religii aż tak wierny. Natomiast kiedy pewnego dnia przyszedł ksiądz na kolędę, to wytłumaczył, co znaczy to imię, ja się zastanawiałem, Bóg z nami. No w porządku. I tak, słuchajcie, mieszkałem w domu, gdzie było dużo alkoholu, dużo bujek. Miałem bardzo trudne dzieci, z uwagi na to, że moi rodzice zostali oszukani. Diabeł ich podszedł i wmówił, że alkohol i te wszystkie rzeczy są dobre. Okazało się, że przez to, że w tym domu moim były takie sytuacje, ja piłem alkohol jako dziecko. Często też, kochani, modliłem się do Boga. Miałem od dziecka pragnienie szukania Boga. Chodziłem do kościoła katolickiego, siadałem w ławkach, zaglądałem za konfesjonał, może tam się Boże schowałeś. Próbowałem, słuchajcie, na różańcu, próbowałem na obrad, do obrazków, ale Bóg nie przychodził. Bóg nie przychodził, bo w późniejszym czasie zdałem sobie sprawę, że nie tam się Boga szuka. Boga się szuka w duchu i w prawdzie. Należy w ten sposób szukać Boga, że człowiek pragnie coś zmienić w swoim sercu i chce być naśladowcą Jezusa Chrystusa. Sami wiemy, że to nie jest łatwe, ale tylko tak możemy do Boga się zbliżyć. Przeszedłem w swoim życiu przez trudne dzieciństwo. Potem w wieku 13 lat myślałem, że być złodziejem będzie dobrze, ale okazywało się, że nie tak. Wylądowałem w pogotowiu opiekuńczym, następnie w domu dziecka, często wołając: Boże, gdzie jesteś? Ale też moje życie wyglądało naprawdę źle. Zdałem sobie sprawę z sytuacji, w jakiej się znajduję. Modliłem się modlitwą Ojcze Nasz. I mówię, wypowiadam słowa, bądź wola Twoja, ale Jego woli nie ma w moim życiu. Ja robię piekło na ziemi. Już młodym chłopakiem byłem, miałem taką świadomość. Odpuść mi moje winy. Ale jak mi ktoś zawinił, to miałem taką nienawiść i złość do niego, że chciałem tylko krzywdy dla tego człowieka. I zdawałem sobie sprawę, że ja wierzę w Boga. Ale nie mogę powiedzieć, że wierzę Bogu. I w wieku 15 lat, kiedy wyszedłem z tego domu dziecka dość szybko, to taki zbieg okoliczności, który w zasadzie nie był możliwy. Ale jeśli Bóg jest, a jest, to wszystko jest możliwe. Wyszedłem z domu dziecka, wróciłem do domu, do mamy i pewnego dnia pewni ludzie do mojego domu przynieśli Pismo Święte. Słowo Boże. I mnie w tamtym okresie by człowiek nie przekonał do przeczytania jakiejś gazety, jakiejś lektury, ale Duch Święty, chociaż nie wiedziałem o tym, przekonywał mnie już wtedy, żeby czytać Pismo Święte. I karmiłem się tym Słowem. Karmiłem się, czytałem. Chciałem coś zmienić. Wiedziałem, że te zasady tutaj napisane są dobre do życia człowieka. Są to zasady miłości, pomagania innym ludziom, niesienia pomocy, niesienia nadziei, przebaczenia. A moje serce było bardzo zepsute. I tak, kochani, czytając to Słowo, pewnego dnia poznałem dziewczynę, miała na imię Sylwia. I zakochaliśmy się w sobie. Ja oczywiście żyłem bardzo źle, żyłem w świecie, gdzie były narkotyki, alkohol, przestępstwa. Sylwia była bardzo z porządnego, z dobrego domu i nie miała z czymś takim do czynienia, ale jak jej pytam, co ty we mnie widziałaś? Nie wiem, ja cię po prostu pokochałam. Zaczęliśmy być razem. Ja często czytałem Słowo Boże. I pewnego dnia dowiedziałem się, że mamy mieć dziecko. Krótko potem trafiłem do więzienia. I kiedy trafiłem do więzienia, pierwsze co powiedziałem, przynieście mi Biblię. Bo ja zdawałem sobie sprawę, że to jest to, co ja bym chciał w życiu robić, tylko ja jakby nie mam siły, żeby żyć wedle tych zasad, które głosił Pan Jezus. Ja jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, że jest potrzebny Duch Święty i owoce tego Ducha i tak dalej, ale wiedziałem, że Słowo Boże jest dobre.
że jeśli przyjmę to, co jest tutaj napisane, to moje życie się zmieni. Zanim wyszedłem na wolność, dowiedziałem się, że urodziła nam się córka i Sylwia dała jej na imię Estera. I też sama nie wie dlaczego. Nie byliśmy chrześcijanami, nie było... Ja już czytałem Pismo Święte, Sylwia nie, ale dała jej takie imię. Wyszedłem na wolność i znowu poszedłem na ulicę. Znowu zacząłem złe rzeczy i do czego doszło? Że po około miesiącu, dwóch wyrzuciłem swoje 3-miesięczne dziecko i jego matkę z domu na ulicę. Piekło nie ma dna. Ono ciągle woła jeszcze. Nieważne, czy czytasz Słowo Boże, nieważne, czy chodzisz do kościoła. Ważne jest to, czy jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. Czy przestrzegasz tego, o czym Jezus mówił, czy się modlisz, czy masz komorę. Czy Słowo Boże jest dla ciebie świętym przekazem, czy tylko literami zapisanymi na kawałku papieru. Do tego doprowadziło zło w moim życiu. Minął jakiś czas, trafiłem do więzienia po raz kolejny. Tylko tym razem już nie na kilka miesięcy, ale na 5,5 roku. I wiedziałem, że muszę zmienić coś w moim życiu, bo to, co żyję, to nie jest chrześcijańskie, to nie jest Boże, to jest diabelskie. I wołałem w więzieniu, siedząc, Boże, zrób coś. Miałem takie przekonanie, żeby każdy dzień zaczynać od szukania Boga. Wstawałem codziennie rano, brałem Pismo Święte i czytałem. Prosiłem Boga, żeby pomógł mi przeklinać, żeby pomógł mi przestać palić papierosy, przestać brać narkotyki. I nagle po kilku dniach, może tygodniu, spłynęło na mnie błogosławieństwo. Nagle, kiedy weszłem w szukanie Boga, ale nie tylko jakby takie szukanie, że coś ja sobie obiecuję, tylko autentycznie zacząłem Boga pragnąć i robić coś ze swoim życiem, nagle odczułem, że to całe przekleństwo, które było w moim życiu, odeszło, a w miejsce tego przekleństwa przyszło błogosławieństwo. I zdałem sobie sprawę, że na początku było Słowo, a w nim było życie. I to życie zaczęło do mnie przychodzić. I nagle widziałem, jak to życie było światłem, że ja zaczynałem promienić, zacząłem stawać się innym człowiekiem. To życie zaczynało we mnie prawdziwie działać. Dalej odkryłem Psalm 119, werset 105, gdzie jest napisane: Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg. I zdaję sobie sprawę. Mam słowo, mam pochodnie. Wszystko jasne jest. Widzę, co jest dobre, co jest złe. Diabeł podkłada nogi, ale ja już się nie przewracam, bo mam pochodnie. Księga Jozuego. Pierwszy rozdział, 8 werset mówi, że jeśli będę czytał Słowo Boże, jeśli będę szukał, to moje życie zacznie mieć powodzenie. I nagle zacząłem to odkrywać. Ale pewnego dnia powiedziałem sobie: Panie Boże, muszę od Ciebie odpocząć. Nie wiem, co się stało. Po prostu tak zrobiłem. I słuchajcie, na drugi dzień, kiedy to powiedziałem, wróciło przekleństwo. I wtedy otworzyłem Psalm 18, gdzie jest napisane: Bóg z przewrotnym postępuje przewrotnie. Bóg cały czas mi mówił, ale mówił mi ze słowa. Często, kiedy nawet nie żyłem po Bożemu, ale do słowa zawsze zaglądałem, bo tam jest, kochani, ukryta wszelka prawda dla waszego życia. Jeśli się dzisiaj nad czymś zastanawiasz, jeśli nie wiesz, jaki ma być kolejny twój krok, to na początku było słowo. Otwieraj i szukaj, a Pan ci na pewno powie. I pewnego dnia na spotkaniu Kościoła Zielonoświątkowego w zakładzie karnym, w którym byłem, pewien pastor, mój przyjaciel, powiedział: Emanuel, jak wrócisz pod celę, to zawołaj do tego Jezusa, o którym tutaj mówimy. On chce do ciebie przyjść. I on sobie nie zdał sprawy z słów, które wypowiada. Ja poszedłem pod celę, położyłem się i mówię: Boże, jeśli Ty tak naprawdę jesteś, Jezu Chryste, jeśli Ty tak naprawdę jesteś, to ja Ciebie proszę przyjść. I on przyszedł, stanął przy moim łóżku i wypełnił mnie miłością. Wylał swojego ducha na mnie i zanurzył mnie w nim. I ja poczułem, że Jezus Chrystus prawdziwie jest. Że On przychodzi do każdego spragnionego serca. On przychodzi do każdego serca, które do Niego woła. On każde ręce wyciągnięte do Niego chce posilić. I może dziś Twoje jest takie serce, które pragnie zmiany, które pragnie Boga. Zawołaj do Niego. On naprawdę jest. On naprawdę chce odpowiedzieć na wołanie Twoje i przyjść do Twojego życia i zmienić je. Ja wtedy poczułem, że Jezus Chrystus jest prawdziwie Bogiem. Że On prawdziwie przychodzi do grzeszników i przemienia ich życie. Napełnia miłością. Wstałem rano i nagle, wiecie, do funkcjonariuszy więzienia odczuwałem miłość. Gdzie jeszcze dzień wcześniej czułem nienawiść. I wiedziałem, że spotkałem się z Bogiem. Że zaprosiłem tego Jezusa Chrystusa, a On przyszedł i zmienił moje życie. Ale wiecie co jeszcze, kochani? Bóg jest cierpliwy. Bóg, naprawdę, ja poznałem Boga jako doskonałą cierpliwość.
Bo ja w tym czasie powiedziałem Panu Jezusowi: Panie Jezu, ja wiem, że Ty jesteś, ale ja jeszcze chcę wyjść i spróbować życia po swojemu. Jeśli mi się nie uda, ja pójdę za Tobą i stanę się Twoim uczniem. W sercu miałem tylko jedno przekonanie: Synku, rób co chcesz, ale nie uda Ci się. Ja czekam na Ciebie. Ja zdawałem sobie sprawę, że to jest złe, że nie ma sensu czekać. Ale powiedziałem tak Bogu. Wyszedłem na wolność. Kolejne zło. Kolejne złe rzeczy. Pewnego dnia poznałem przyjaciela i miała to być przyjaźń na śmierć i życie. Mieliśmy być braćmi. Zaprosiłem go do nas na Wigilię, żeby zjadł z nami kolację. Mama moja go zaprosiła i chciałem temu mojemu przyjacielowi kupić Biblię. Ale wszystkie pieniądze poszły na alkohol. I kiedy wyszedłem po niego pod domu, kiedy przyjechał, zobaczyłem, że leży tam taka torba świąteczna. Wyciąłem torbę Marcina, zaprowadziłem do domu. Patrzę, co jest w tej torbie, kochani, a tam Biblia. Najpiękniejsze wydanie Słowa Bożego, jakie w życiu widziałem. Wiedziałem, że Bóg chce mu dać Słowo Boże, żeby też jego życie zmienić. A ja w tym się utwierdziłem, że Bóg tak naprawdę cały czas czuwa nade mną. 5 miesięcy później pobiliśmy się z Marcinem w bójce, którą ja sprowokowałem, i zostałem uderzony nożem. Drugie uderzenie szło gdzieś w okolice szyi, gdzie na pewno bym zginął, ale Bóg w swojej miłości odepchnął mnie. Ktoś mnie po prostu odepchnął. Był to anioł lub Duch Święty, nie wiem. Była to na pewno Boża interwencja, która uratowała mi życie. Wylądowałem w szpitalu. I pierwsze co, kiedy wybudziłem się z narkozy, zawołałem: przynieście mi Biblię. I zacząłem czytać. I Duch Święty mnie przekonywał ze słowa, że mam szukać Kościoła, szukać ludzi wierzących. Wyszedłem ze szpitala i postanowiłem znaleźć Kościół. Znalazłem Kościół tak wspaniały, jak tutaj wasz. Kościół, gdzie ludzie się modlili, podnosili ręce, śpiewali. Kazanie było, myślałem, że ten pastor to tylko do mnie mówi, do nikogo więcej. Ledwo ławki się trzymałem, myślałem, że spadnę. Ale Bóg mówił do mnie znowu, przez słowo swoje. I kiedy po nabożeństwie podszedłem do jednego z braci, mówię: przyjacielu, poznaj mnie, chciałbym tu przychodzić. Okazało się, że ten brat był policjantem. Ja byłem, kim byłem, a Bóg postawił policjanta na mojej drodze i powiedział mi: to nie on ma problem. To ty musisz zmienić swoje życie. To ty musisz uregulować pewne rzeczy z tymi ludźmi, bo oni są twoimi braćmi. I tak żyłem, kochani, w tym przekonaniu, że muszę się nawrócić jeszcze jakiś czas. Organizowałem jakieś ewangelizacje w zborze. Działałem, ale moje serce nie było szczere wobec Pana. Cały czas jeszcze w świecie coś robiłem. Cały czas jeszcze żyłem między Kościołem a światem i wiedziałem, że Boża wola nie jest taka. Bo Sylwia, którą wyrzuciłem wraz ze Sterą z domu, cały czas za mną czekały. Sylwia nie miała nikogo więcej, cały czas czekała za mną, prosząc mnie, Boga nie, mnie, żeby wrócił do nich i żebyśmy stali się rodziną. Ale ja wiedziałem, że jestem złym człowiekiem, aż doszłem do kresu swoich możliwości. Stanąłem nad przepaścią, Bóg w duchowy sposób pokazał mi, że stoję nad przepaścią. Mogę zrobić jeszcze jeden krok, spaść na dół i się zabić. Albo się odwrócić i pójść za Jezusem, ja i cała moja rodzina. Nie czekałem już dłużej, bo dalej nie miałem już dokąd iść. Postanowiłem wrócić po Sylwię. Staliśmy się małżeństwem. Miesiąc później nawróciła się moja mama. I same błogosławieństwo na mnie spłynęło, kochani. Wszystko zaczęło być tak, jak trzeba. Bóg prowadzi do dzisiaj. To jest tylko 6 lat, kiedy jestem osobą nawróconą. Ale od 6 lat działam na Bożych zasadach. Działam tak, jak Bóg powiedział. Nie kombinuję. Nie wkładam swoich pomysłów, bo moje pomysły doprowadziły mnie aż nad przepaść śmierci. A Bóg żyje prawdziwie i chce nas błogosławić. Jakiś czas później urodziło nam się kolejne dziecko. Emilka ma w tej chwili 4 lata. W wieku 33 lat skończyłem gimnazjum, w wieku 36 zrobiłem liceum. Jezus żyje. To jest Jego dzieło. Nic to ze mnie, kochani, bo moje dzieło pokazało, do czego jestem zdolny. Ale Boże dzieło w nas jest potężne i wielkie. Tylko musimy Mu ufać. Musimy Jemu ufać, bo On chce, żeby każdy z nas był jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie i wszystko, co uczyni, powiedzie się. Ale nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. I tak było w moim życiu. Raz tu, raz tam, jak plewa. Ale kiedy zaufałem Jezusowi, kiedy powierzyłem Mu swoje życie, a cóż lepszego mógłbym uczynić? Które ręce mógłbym powierzyć moje życie, jeśli nie w ręce Jezusa Chrystusa, który jest Panem, który jest Bogiem i który ma dla ludzi wspaniałe rzeczy. Kiedy zaufałem temu Panu Jezusowi Chrystusowi, moje życie jest naprawdę wspaniałe. Kiedy wracam do domu, moje dzieci się cieszą. W moim domu tak nie było. Kiedy ja wracałem ze szkoły do domu, widziałem pobitą mamę,
pijanego ojca. Ale czy ja muszę naśladować mojego ojca ziemskiego? Nie, bo przyjąłem ojcostwo z góry. A to daleko lepiej, kochani. Przyjmijmy ojcostwo z góry. Tak są prawdziwe zasady miłości, błogosławieństwa. Masa ludzi ze mnie się śmiała, kiedy się nawracałem. Być może ty, kiedy się nawrócisz, też będą się śmiać. Dziś się śmieją, ale wierz mi, jutro będą podziwiać. Dziś, kiedy przychodzą moi dawni koledzy do nas do domu, bo staram się mieć z nimi relacje, bo któż im ma głosić Ewangelię, jeśli nie ja? Mówią: Emanuel, a u ciebie w czerwcu tak jak w święta jest. Zawsze taka miła atmosfera. Bo Jezus Chrystus jest w moim domu. Bo Jezus jest Panem tego domu. I nie widzę innej opcji, jak żyć z Jezusem, kochani. Próbowałem różnych dróg, próbowałem różnych możliwości w swoim życiu. Naprawdę, to nie działa. Jedyne, co jest dobre, to miłość Boża, która jest ciągle dla nas dostępna. Ciągle możemy przyjść do Jezusa. On chce zmienić nasze życie. Kiedy siedziałem jeszcze w zakładzie karnym, kochani, zadawałem sobie pytanie, cóż to znaczy, że Mateuszu 11:28 jest napisane: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Panie Jezu, gdzie jesteś? Pytałem. 2000 lat temu żyła taka osoba w Jerozolimie. Okazuje się, że Pan Jezus nie zostawił nas sierotami, ale posłał Ducha Świętego, by się nami opiekował. Ale tylko wtedy, kiedy przyjdziemy do Niego, kiedy złożymy ciała swoje jako ofiarę żywą. Bierzemy krzyż i idziemy, a Pan Jezus jest z nami. Ja wiem, że Golgota jest wysoko, a krzyż jest ciężki, ale Pan Jezus niesie go z nami, nie jesteśmy sami, kochani. Musimy dokonać biegu. Chrześcijaństwo to nie jest chodzenie do kościoła. Chrześcijaństwo to jest bycie kościołem każdego dnia. Te osoby w Biedronce, które siedzą na kasie, a od których kupujemy, które kasują, one potrzebują usłyszeć od nas Ewangelię. Bo jeśli my im nie powiemy, to kto? Ci panowie, którzy leją paliwo na stacji, nie wiem, nasi sąsiedzi, te osoby potrzebują od nas usłyszeć Ewangelię. Bo tylko my możemy im powiedzieć prawdę, bo jesteśmy jedynymi chyba osobami w ich otoczeniu. Ja też wiem o tym, że muszę głosić Ewangelię. Ja sobie zdaję sprawę, że nie każdy jest ewangelistą, ale każdy jest powołany do tego, by głosić Chrystusa. Mamy potężny skarb. Zachęcajmy innych, aby weszli do Królestwa Bożego. Dajmy ludziom nadzieję. Może dziś pierwszy raz słyszysz Ewangelię. Otwórz swoje serce. Pan Jezus chce zmienić twoje życie. Jeśli zmienił życie człowieka, który od dziecka był okłamany, to może i twoje. Naprawdę widzę wielkie Boże dzieła w moim życiu, w życiu innych ludzi. Bóg naprawdę uzdrawia. Bóg naprawdę podnosi grzeszników. Bóg naprawdę zmienia życie ludzi. Ale tylko pod jednym warunkiem, jeśli pójdziemy do Niego, a On daje nam ukojenie. To jest Boża obietnica, kochani. I kiedy się nawracaliśmy z Sylwią, nie było łatwo. Nie mieliśmy pracy. Ja nie miałem pracy. Nie mieliśmy domu. Ale przyjmowaliśmy od Boga to, co było. My zamieszkaliśmy w takim 10-metrowym pokoju z kuchnią. Ja nie chciałem tam iść mieszkać. Zawsze, wiecie, zarabiałem nielegalnie, wynajmowałem swoje mieszkanie i mówię, ja tu nie pójdę mieszkać. Ale czułem, że w tym jest pycha. Czułem, że w tym jest pycha, że to nie jest Boża wola. I Pan Jezus do mnie przemówił, a ja urodziłem się w stajni i nigdy nie narzekałem. Bierz, co daję. Okazało się, że rok później byłem gospodarzem zboru ewangelicznych chrześcijan w Bydgoszczy i 4 lata byłem tam gospodarzem, mając cały budynek do dyspozycji. Bóg jest dobry, ale musi zobaczyć, że my przyjmujemy to, co On nam daje. I takiego względem siebie musimy być usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Znamy te fragmenty, czytaliśmy je setki razy. Ale przyjąć to słowo i być takiej postawy już nie jest tak łatwo. Może masz kogoś, kto ci zawinił. Idź i przeproś. Dziś jednym z moich lepszych przyjaciół jest człowiek, który kiedyś uderzył mnie nożem. Kiedy się nawróciłem, Bóg powiedział, idź go przeproś. Ale Panie Jezu, za co? To poślij Jego, żeby mnie przeprosił. Ale On mnie nie zna, powiedział Pan Jezus, idź Ty. Poszedłem, przeprosiłem. Dziś jak Marcin ma problemy, to do mnie dzwoni, żeby się za Niego modlić. Nie jest osobą nawróconą, ale wie, że ma we mnie przyjaciela. I często mówi do mnie, wiesz co, ja też bym chciał żyć tak jak Ty, blisko Boga. Nic prostszego, Marcin. Przyjmij to, co jest napisane w Słowie Bożym. Bóg dał Ci Biblię. Dostałeś Biblię od samego Boga. Słowo z nieba, czytaj. I wiele rzeczy Bóg nam dawał. Nie mieliśmy czasem na chleb z Sylwią. Nie mieliśmy na chleb.
dawali im takie sytuacje, ale szukaliśmy Boga. I pewnego dnia przychodzi do mnie Sylwia, mówi: Emek, nie mamy na chleb, może byś zadzwonił do mamy, pożyczył. Ja mówię, to są nasze sposoby. To zostawimy na potem, jak już nie będzie gdzie, no to pożyczymy. Ale teraz pomódlmy się. Mówię: Esterko, przynieś Pismo Święte, poczytamy. Esterka przyniosła Biblię, otwiera i mówi: tato, tu jest 50 zł. Mówię: chwała Panu, Bóg jest dobry. Miesiąc później była podobna sytuacja, też nie mieliśmy, tylko że Bóg był bardziej obfity, bo była stuwa. Kochani, Bóg jest naprawdę dobry i troszczy się o swoje dzieci. I wiecie, to są małe rzeczy, ale dają nam w pamięci, pozostawiają nam coś takiego, że Bóg się o nas troszczy. Że w każdej sytuacji naszego życia, jakiejkolwiek byśmy nie byli, jeśli wołamy do Pana, jeśli prawdziwie chcemy żyć z tym Jezusem, o którym czytamy w Słowie Bożym, o którym innym opowiadamy, to On zatroszczy się o wszystko. On się zatroszczy o wszystko. On troszczył się o Izrael i On troszczy się o Kościół. I nie znam człowieka, który trzymałby się Pana, a chodził głodny spać. Nie mam takich braci, sióstr. Są doświadczenia, różne problemy. Ale kiedy przychodzimy w pokorze do Pana, kiedy klękamy przed Jego tronem i mówimy: Panie, odpowiedz na wołanie moje, to Pan przychodzi i posila nasze serca i zmienia nasze okoliczności. I z tą myślą chciałbym was zostawić, kochani. Głośmy Ewangelię, a jeśli jeszcze nie przyjąłeś Jezusa Chrystusa, to jesteś na najlepszej drodze, żeby to zrobić. Chwała Bogu.